Dziękuję bardzo. Proszę o opinię przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych, pana Włodzimierza Bystrzyckiego. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, materiały przedstawione dzisiaj. Pierwsze remonty, jakie były w roku bieżącym, zrobione w oświacie w cudzysłowie, były omawiane 2 tygodnie wstecz na komisji, a tydzień wstecz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych była dokładnie i szerzej omówiona na posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, która w 90% składa się z kadry i specjalistów z oświaty. Oczywiście tych informacji nie głosowaliśmy. Dziękuję panu dyrektorowi za skróconą formę, którą pan przedstawił, o co pana Komisja Spraw Społecznych prosiła. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Pan radny Tomasz Pochylski. Przepraszam, zgłaszał się wcześniej, tak? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Na wstępie chciałem powiedzieć, że bardzo dobrze przygotowana prezentacja wszystkich wyników, aczkolwiek brakuje mi w tej informacji troszkę o wynikach rywalizacji sportowej między szkołami w Pile. Co dalej? Troszkę zatrważające jest i niepokojące wyniki i tendencja rozwojowa szkół podstawówek. Jak widać, na 9 szkół jedna szkoła tendencja wzrostowa, reszta malejące. Aczkolwiek patrząc na porównanie z wynikami w województwie wielkopolskim, nie wypadamy najgorzej, bo w naszych szkołach jest podobny wynik z egzaminu, ze sprawdzianu klas szóstych. Jeśli chodzi o gimnazja, to trzymamy dobry, wysoki w miarę poziom. Tu pan dyrektor zaprezentował nam wyniki gimnazjalne z części matematyczno-przyrodniczej. Zespół szkół numer 3 miał najlepszy wynik, a ja tylko chciałbym dodać, że w części humanistycznej, językowej zespół szkół numer 2 miał równie bardzo wysokie wyniki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Panie prezydencie, cieszę się niezmiernie, że w dalszym ciągu corocznie inwestycje, są pieniądze na inwestycje. Najbardziej martwi mnie to, że nie są to pieniądze z budżetu państwa, ale z budżetu gminy, że to gmina corocznie musi do tych inwestycji dopłacać. Życzyłbym sobie, żeby w dalszym ciągu te inwestycje, widzę jeszcze wiele obiektów szkolnych, które wymagają dopracowania i myślę, że w tegorocznym budżecie będzie to również przewidziane. Pan dyrektor mówił o frekwencji. Z doświadczenia swojego jako nauczyciel wydaje mi się, że frekwencja na poziomie średniej 88% nie jest za dużą frekwencją. Zawsze uważałem, że frekwencja powyżej 90% to jest frekwencja, która ewentualnie może zadowolić. Już nie mówię 95-98, ale miałem taką klasę w szkole kiedyś, która miała 98% po roku uczęszczania do szkoły. Mam pytanie do pana dyrektora. Panie dyrektorze, co pana zdaniem jest przyczyną, że tendencje są malejące, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe? Czy analizujecie to z psychologami, z nauczycielami, z dyrektorami szkół? Bo to jest widać, że rok 2009-2010 ta tendencja jest dość wysoka, natomiast od 2010-2011, 2011-2012 ta tendencja jest malejąca. Co jest przyczyną? Czy faktycznie dzieci są słabsze? Czy praca nauczycieli jest inna? Z czego to wynika? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy do tej informacji są? Bardzo proszę. Tak, ale przepraszam, wcześniej włączył się, tak? Przepraszam, pani radna Wiesława Sztaba, następnie pan radny Leszek Ładu. Leszek chyba był pierwszy, ale dziękuję. Panie dyrektorze, zwrócę się do pana bezpośrednio jako dyrektora oświaty. No jesteśmy usatysfakcjonowani, ponieważ materiał, który pan nam przedstawił na komisji, a teraz w wersji skróconej, no wiadomo, że obywatel może wejść w komputer i sobie odczytać wszystko dokładnie. No jest przedstawiony rzetelnie, dużo żeście się państwo napracowali, z czego jesteśmy dumni. I ja może powiem, panie radny Pochylski, to nie ten temat był akurat o sporcie. Być może dlatego pan dyrektor nie wykazał tego, co pan sobie życzy, ponieważ to był zupełnie inny temat, ale na komisję można do nas przyjść, także w razie czego i o sporcie też będziemy mówić. Tak, tak, ale tu był ukierunkowany temat. Także myślę, że do sportu wrócimy jako Komisja Oświaty. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Ja może powiem tak.
Zawsze Rada Miasta poprzez wszystkie kadencje jako priorytet zawsze miała pilską oświatę. I tutaj, jeżeli ktoś by chciał utyskiwać, że nasze placówki oświatowe od przedszkola do szkoły gimnazjalnej nie były dbane, to by zgrzeszył. Po prostu zawsze każda rada dbała o to i w momencie, kiedy się modernizuje, bo też się coś starzeje lub się modernizuje oświatę, to ona dzisiaj jeszcze piękniej wygląda. Dlatego za to dziękujemy, bo na tym to właśnie polega, żebyśmy wychowując przyszłe pokolenie od oświaty zawsze mieli ją na perełkę na peryskopowej. Także bardzo dziękujemy za to i myślimy bardzo o tym, żeby spróbować jeszcze przyjrzeć się tak zwanym standardom tej młodzieży i tych dzieciaków w szkole, bo z wyników wynika, że coś tam zaniża się. Czy nie jest to tak, że bieda wkracza do szkoły? I w którymś momencie w pędzie zdobywania wiedzy ten ktoś, gdzie mam niższy standard w domu rodzinnym, no nie podoła tym rozpędzonym wynikom szkolnym. Ale za wszystko inne dziękujemy, co pan do tej pory stworzył. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Adwokatem pan radny Tomasz Pochylski. Dziękuję pani radnej za sprostowanie, że to akurat było część oświatowa, ale również częścią zadania oświaty też jest również sport. Ja również zapraszam panią na Komisję Gospodarki Miejskiej, gdzie obradujemy równe sprawy związane z chociażby chodnikami, w których sprawach pani też bardzo dużo czasu zabiera na Radzie. Tak więc mam nadzieję, że dużo czasu nie zabrałem cennego pani radnej. Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Ładno. Szanowna Rado, poruszyłem uwagi odnośnie tego materiału przedstawionego przez pana dyrektora na komisji i między posiedzeniem komisji a posiedzeniem sesji poświęciłem trochę czasu na liczby. Po pierwsze, średnia w szkołach podstawowych ze sprawdzianu umiejętności 22,05. Jest prawdą, jeżeli uwzględnimy osiągnięcia dwóch szkół prywatnych, mianowicie Szkoły Salezjańskiej i Społecznego Towarzystwa Oświatowego. A co się stanie, jeżeli wyników tych dwóch szkół nie uwzględnimy? Otóż, proszę państwa, średnia szkoły nie będzie wynosiła 22,05, a będzie wynosiła 19,28. A więc osiągnięcia są poniżej 50%. Jeszcze jedna analiza, która jest bardzo ważna. Rok szkolny 2009-2010. Wyniki bardzo ładne. Właściwie wszystkie szkoły uzyskały bardzo ładne wyniki. Rok szkolny 2010-2011, 5 szkół uzyskało gorsze wyniki aniżeli w roku poprzednim. A ten rok szkolny 2011-2012, wszystkie szkoły uzyskały wynik niższy od poprzedniego. Co jest tego powodem? Myślę, że jeżeli stać nas na zwierzęta, mamy dodatkowe pieniądze na, jak to ktoś nazwał, pampersy, czy na co? Becikowe, tak, pampersy mi się przypomina. Becikowe, to myślę, panie dyrektorze, że warto by było opracować program pomocowy dla szkół, ale również, jeżeli macie szkolenia dyrektorów, a są takie, to wymiana doświadczeń, jak to się robi w różnych szkołach, myślę, że to może dać i przynieść określone efekty. Jeżeli teraz
weźmiemy te 19-28 szkół podległych gminie, to ten wynik jest gorszy od wyników w powiecie, w Wielkopolsce, w okręgu i w kraju. Życzyłbym sobie tutaj nam wszystkim, aby te wyniki na sprawdzianach umiejętności w szkołach podstawowych były lepsze. Jeżeli chodzi o gimnazja, no proszę Państwa, jest również podobnie, bo jeżeli średnia w gimnazjach z matematyki wynosi 45%, to gimnazjum salezjańskie 74%, szkoła 168. Piękny wynik. Język polski. Nasze szkoły, nasze gimnazje 64%, salezjanie 80%, szkoła 182%, 83% właściwie. I przyroda. Nasze szkoły 49%, salezjanie 68%, szkoła 166%. Oczywiście źródeł takich wyników trzeba szukać wszędzie i ja mam świadomość, że tego się nie zrobi od razu. Czy są możliwości poprawy? Tak, są, ja je widzę. Jeżeli panie dyrektorze, będziesz pan chciał ze mną na ten temat czy podyskutować, to jestem do dyspozycji. Materiał cały, powiem tak, jest mało kreatywny. W porównaniu do roku ubiegłego, to tam się zmieniły tylko i wyłącznie liczby. Jeżeli wymagamy od nauczycieli, od uczniów, od szkół, czy kreatywności, niech ten materiał na przyszły rok również będzie kreatywny. Pokazać to, co jest fajne. Jeżeli w tym materiale mamy na stronie 17, muszę znaleźć, nagrody prezydenta dla prymusów i są wymienione trzy konkursy. Moim zdaniem powinien w tym punkcie być zapis. Szkoła numer jeden, laureaci, taki konkurs. Szkoła numer dwa i tak dalej, i tak dalej. I wtedy mam obraz, że w szkole X jest tylu, powiedzmy, laureatów, w szkole Y jest dwóch. To jest dla mnie wskazówka, że w jednej szkole coś się robi i mobilizuje się uczniów, a w drugiej mniej. I nie wiem, kto robił ten materiał, ale niektóre, diagramy są takie nieczytelne i brzydkie, że... Tak. Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Miller. Jestem radną już szósty rok i mam pewne porównanie i mogę ocenić jako bardzo dobrze opracowany ten materiał. W każdym razie zaskoczył mnie tylko, i o to będę pytać, informacja w sprawie uczniów, którzy nie uzyskali promocji. Głównie uczniów gimnazjów, bo to jest 101 uczniów w klasach 1-3 gimnazjum, nie uzyskało promocji, to jest prawie 5,7%, kiedy w podstawówkach jest to 1,3% czy 1,33%. I teraz ja chciałabym po pierwsze wiedzieć, ilu uczniów nie uzyskało promocji z rozłożeniem na poszczególne klasy, w pierwszej tylu, w drugiej tylu, w trzeciej tylu. Jak to się ma do zwiększonej liczby zatrudnionych nauczycieli, psychologów, pedagogów, terapeutów, specjalistów, których naprawdę nam przybywa? Czy w zeszłym roku liczba tych niepromowanych uczniów w gimnazjum była wyższa czy niższa, bo już nie pamiętam, o takie porównanie bym też prosiła, no bo jakoś ja tu korelacji specjalnie nie widzę między rosnącą liczbą zatrudnionych fachowców, nauczycieli, a
niepromowanymi uczniami, czy uczniami, którzy nie uzyskują promocji, bo proszę Państwa, nie trzeba biadolić nad potrzebą zapewnienia pomocy społecznej, socjalnej rodzinom, uczniom. My właśnie zostawiając takiego ucznia, a mamy obowiązek mu pomóc tak, żeby on był promowany do następnej klasy, to my pozbawiamy tę rodzinę obciążamy ją, o tak, kosztami utrzymania swojego dziecka jeszcze jeden rok. Przecież ten rodzic musi kupować buty, musi go żywić, tak? To jest już prawie czasami mężczyzna albo kobieta, a my tu co, no, chcemy co, doktora, magistrów mieć po gimnazjum, czy jak? No przecież czasami wystarczy spojrzeć w orzeczenia i postarać się skierować pomoc fachową, spowodować, że przez powiedzmy roczny, jakieś roczne lekcje, czy nawet semestralne, ten uczeń będzie w stanie pokonać trudności dydaktyczne, no i wychowawcze. Myślę tu o pomocy pedagogów i psychologów. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Jarczyk. Szanowni Państwo, trochę sprowokowany muszę zająć głos w tej dyskusji, ponieważ odpowiem tak. Wynik oczywiście ważną rzeczą jest i można go przedstawić w bardzo różny sposób. Jak wiemy, są zawsze trzy kłamstwa, a na końcu tej całej tabeli jest statystyka. W związku z tym nie sposób się odnieść do liczb bez odpowiednich warunków. Jeżeli porównujemy bezwzględne wartości, które są niczym innym jak średnią matematyczną, to pierwszym warunkiem, o którym rozmawiamy, to jest z jakiej liczby dzieci ta średnia jest liczona. Nie sposób porównać dwóch jednostek i średniej, która uczy 15 osób, 18 osób, 20, a takich, która uczy 100, 150, bo ta średnia nigdy nie będzie taka sama. I to jest jeden warunek, o którym powinniśmy pamiętać, dokonując oceny naszych szkół. Naszych szkół. I druga rzecz, która mi się tutaj nasuwa, to musimy pamiętać również o jednym, że w odniesieniu do prawa oświatowego jednostki niepubliczne mają tylko jeden obowiązek – realizować podstawę programową. Nie obowiązuje ich ramowy plan nauczania, nie obowiązuje ich karta nauczyciela, nie obowiązuje ich wiele rzeczy, które w niesamowity sposób pozwalają manewrować i robić rzeczy, o których my możemy tylko pomarzyć. I druga rzecz, i ostatnia rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, mamy wyniki staninowe. I ja myślę, panie dyrektorze, że one są jakimś takim obrazem postępu bądź nieco spadku w kolejnych latach, bo mamy je tutaj pokazane, ale myślę, że każdy dyrektor szkoły w tym mieście dokonuje takiego jak analizy i raport wyników egzaminu, czy to sprawdzianu po szkole podstawowej, czy egzaminu gimnazjalnego. I te raporty kierowników jednostek, dyrektorów powinny być przyczynkiem, gdzie powinny być zawarte wnioski, dlaczego w tym roku mój wynik jest gorszy i co zrobić, żeby w przyszłym roku ten wynik był lepszy. I zbiór wniosków z tych raportów poszczególnych jednostek powinien się stać przyczyną dyskusji, być może naszej tutaj na sesji, w jaki sposób jako organ prowadzący, jako organ uchwałodawczy tej gminy możemy pomóc dyrektorom naszych jednostek osiągnąć lepszy wynik. Ale pamiętajmy o tym, że ten średni wynik jest uzależniony od wielu czynników. To nie jest bezpośrednia liczba, którą da się porównać od tak, bo jest to tylko średnia ważona. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze? Nie widzę zgłoszeń. Pan dyrektor? Bardzo dziękuję. Zarówno za te miłe słowa, jak i te krytyczne też zawsze, mam nadzieję, one prowadzą do tego, żeby poprawiać swoją pracę i swoje działania. Jeśli Państwo pozwolą, to dwa, trzy słowa odniesienia do Państwa pytań bądź uwag.
Po pierwsze, pan radny Pochylski ma rację, informacje sportowe tu mogłyby się znaleźć. One się nie znalazły tak naprawdę świadomie, dlatego że ta informacja wtedy by nabrała tak dużych rozmiarów, ponieważ sukcesów sportowych mamy bardzo dużo i jeżeli państwo sobie tego życzycie, to w następnej informacji te sukcesy umieszczę. I naprawdę jest tego mnóstwo. Mamy się też czym chwalić, więc nie ma problemu, one się znajdą, jeżeli taka będzie wola. Być może ona już jest. Ja chciałem zaznaczyć, że zupełnie losowo wybrałem akurat egzamin gimnazjalny matematyczno-przyrodniczy, a to prawda, że zespół szkół numer 2 faktycznie miał najwyższy wynik z egzaminu humanistycznego i chyba nie tylko, bo pewnie jeszcze tam w paru innych elementach także. Ale to państwo macie u siebie, także tego w żaden sposób nie chciałem jakoś, nie wiem, nie pokazać. Szanowni państwo, nie tylko wydajemy pieniądze z budżetu gminy na inwestycje i remont, w sumie na inwestycje, dlatego że też wśród tych zadań były zadania związane z Radosną Szkołą, a więc to jest program rządowy, na który otrzymujemy pieniądze. A w tym roku również chociażby program Cyfrowa Szkoła także jest programem zewnętrznym, już nie wspominam o trampolinie do sukcesu. Ja nie chciałbym, proszę państwa, tutaj wdawać się w jakąś polemikę, dlaczego te wyniki są takie, a nie inne. No ma na to, o czym mówił pan przewodniczący Jarczak, mnóstwo różnych elementów na to wpływa. I ta dyskusja mogłaby nabrać dużo szerszego rozmiaru, chociażby na pytanie, dlaczego Wielkopolska wypada słabo w wynikach w porównaniu do innych regionów naszego kraju. Nie chciałbym tutaj może tego wątku rozwijać, jeżeli będzie taka potrzeba, to możemy o tym podyskutować, nie wiem, czy tu i teraz. Panie radny Łado, po pierwsze ja myślę, że wszyscy chcemy, aby te wyniki były lepsze. I pan, i ja, i nauczyciele, i państwo. I myślę, że nawet i uczniowie chcą mieć lepsze wyniki. Porównywanie tylko średniej danego poziomu wyników, czy ilości zdobytych punktów danego roku do wyników, do punktów z poprzedniego roku, no to jest porównanie innych ludzi i innego testu, więc myślę, że tutaj lepiej pokazuje chociażby skala Staninowa, na jakim etapie jest dana szkoła, bo może osiągnąć niższy wynik, a to nie oznacza, że się pogorszyła, bo może to oznaczać w skali kraju wręcz poprawę, lepszą sytuację. Programy czy wsparcie, jakiego udzielamy, pomysły, o których pan wspominał, no są realizowane. Programy naprawcze są pisane przez dużą ilość szkół, nie tylko te, które mają te wyniki bardzo słabe czy słabe i chcą je poprawić, piszą programy naprawcze, ale także te, które wyniki mają całkiem niezłe, by się wydawało. Proszę pamiętać, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Wymiana doświadczeń trwa nieustannie i na spotkaniach z dyrektorami, które odbywają się, no przynajmniej około, nie chcę też tak strzelać, ale około 10 razy w roku taka wymiana doświadczeń ma miejsce. Z tego jest zresztą materiał, który pokazuje, jakie działania w poszczególnych szkołach są podejmowane, aby te wskaźniki były wyższe. No, porównywanie do szkół niepublicznych, ja bym nie chciał tego czynić. Faktycznie te szkoły mają te wyniki wyższe. Akurat ja sobie też policzyłem wynik szkół podstawowych bez szkół niepublicznych i wyszedł mi nieco inny niż u pana radnego, ale nie chcę się spierać, bo mogłem się pomylić. Wyższy. Proszę państwa, też jeżeli już liczymy te wyniki u nas bez szkół ponadgimnazjalnych, to i policzmy je wtedy w innych miastach i w Polsce, bo tam też są wyniki szkół niepublicznych, więc jeżeli porównujemy, jeżeli to robimy u nas, to zróbmy też to wszędzie. Jeśli chodzi o laureatów konkursów, to proszę państwa, w naszych szkołach odbywa się cała gama konkursów i o nich jest mowa przy różnych okazjach, chociażby w naszych mediach. Tutaj też, no, jeśli państwo sobie życzycie, to ja mógłbym ten materiał rozbudować i faktycznie z każdej szkoły takie informacje mam. Wtedy ten materiał byłby no, nie na 50 stron, tylko pewnie na 150, ale jest to oczywiście możliwe do zrobienia. Jeśli chodzi o procent uczniów, którzy nie uzyskali promocji w gimnazjach, o to pytała pani radna Miller, w zeszłym roku było to podobnie, aczkolwiek nieco mniej, to było 5,11%. Proszę pamiętać o tym, że no jest to czas, gimnazjum jest czasem trudnym, to jakby też wszyscy wiemy, nie chciałbym takich oczywistych rzeczy tutaj rozwijać.
nie zawsze uczniowie w tym wieku chcą, żeby im pomóc i nie jest to takie łatwe. Z doświadczenia powiem jako dyrektor szkoły, że no nie zdają ci, którzy tego chcą. I tak bym to może tym jednym zdaniem zamknął. To nie jest tak, że szkoła zamyka drogę, tych szans jest bardzo dużo i myślę, że no naprawdę, żeby nie zdać, to trzeba się postarać, no, bym tak to powiedział. Tym bardziej, że w większości szkół w systemach oceniania poziom umożliwiający zaliczenie to jest w granicach 35% dzisiaj, więc to nie jest za wysoko. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej. Jest. Bardzo proszę, pani Jolanta Lubińska, pani radna Jolanta Lubińska. Nie chciałam zabierać głosu, ale jednak po wystąpieniu pana dyrektora pozwolę sobie do słów pana radnego Jarczaka i do tego, co powiedział pan dyrektor, co nieco dołożyć. Po pierwsze, chciałam powiedzieć, że ustawodawca nie określił formuły tej informacji o stanie realizacji zadań oświatowych. I ktokolwiek ją przygotowuje, to jest to jakiś autorski pomysł na przekazanie informacji o stanie realizacji zadań, proszę państwa, za miniony rok. Tak naprawdę pewnie, tak jak powiedział pan dyrektor, ta informacja mogłaby być i 100-stronicowa, i 300-stronicowa, i mogłaby być jeszcze, i mogłaby być znacznie węższa. Natomiast istotą tej informacji jest to, by radni jako pierwsi, a za pośrednictwem mediów, społeczeństwo tego miasta usłyszało, czy wyniki pracy, szeroko pojętej pracy, nie tylko tej, która przekłada się na wynik egzaminu sprawdzianu w szkole podstawowej czy egzaminu gimnazjalnego, ale pracy wychowawczej, działań podejmowanych na rzecz rozwoju sportu, kultury i tak dalej, jest zadowalający. I na to pytanie my też tutaj powinniśmy uzyskać odpowiedź i po części uzyskujemy. W całości podpisuję się pod stwierdzeniem pana radnego Jarczaka, że radni nie do końca powinniśmy oceniać indywidualnych wyników każdej szkoły, ale też nie powinniśmy wyciągać zbyt pochopnych wniosków, opuszczając to posiedzenie w poczuciu wypełnienia na szóstkę wszystkich zadań, bo tak, proszę państwa, nie jest, bo szkoła to jest żywy organizm, to jest zespół dzieci, młodzieży, to są pracujące tam nauczyciele. Ale też pamiętać musimy, że wynik staninowy, czy tendencje rozwojowe, które pan dyrektor nam pokazuje, to jest pewien sygnał, który ma swój punkt odniesienia. I ja jestem przekonana, że szkoły pochylają się nad tym bardzo mocno, zastanawiając się, co zrobić, by wynik był jeszcze lepszy. Ja zresztą pamiętam też, że na ubiegłorocznej sesji z takim samym pytaniem zwracałam się do pana dyrektora, jak to jest do końca, czy możemy być zadowoleni z tych wyników, czy nie. Powstała nam troszeczkę w informacji też zbitka, 5000 godzin w trampolinie do sukcesu, ale proszę państwa, w klasach 1-3 to w żadnej mierze te godziny nie przełożyły się na dodatkową pracę z uczniem przygotowywanym do sprawdzianu czy do egzaminu gimnazjalnego. A więc my tutaj dzisiaj tak naprawdę możemy pozostać z zapytaniem, czy w kolejnym budżecie zaplanować dodatkowe środki na zajęcia dodatkowo przygotowujące do tych egzaminów, czy nie. Z informacji wydawałoby się, że liczba uczniów maleje, a liczba nauczycieli wzrasta. Natomiast pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która stała się obowiązkiem szkoły, podyktowała kolejne etaty i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, proszę państwa, niech ta informacja będzie krótsza, bo ja za tą, która jest dzisiaj, dziękuję, ale tak naprawdę chcemy dowiedzieć się, czy szkoła ma sukces,
czy ma ten sukces mniejszy, czy większy, czy coś się zmieniło w międzyczasie po upływie tych 10 miesięcy, w których rok szkolny trwa. I jeszcze tylko jedno zdanie dodam, jeśli chodzi o ocenę zachowania. Na komisji o tym mówiliśmy, ponieważ liczby, które pojawiły się na slajdzie, trochę nas zmartwiły w tak dużej dysproporcji między szkołami. I dzisiaj pan dyrektor potwierdza, że regulaminy, które przyjęły szkoła, bywają zbyt restrykcyjne, a to rzutuje na nieco gorszy obraz szkoły, a może się okazać, że w tej szkole pracy wychowawczej włożono w wychowanie tej młodzieży zdecydowanie więcej. Oczywiście prawo oświatowe mówi, że to są kompetencje Rady Pedagogicznej, by taki dokument przyjąć. Może warto byłoby się zastanowić, czy w gminie Piła nie można by wypracować pewnych standardów spójnych dla gimnazjów. Wtedy wyliczenie liczby ocen wzorowych, wyróżniających i tak dalej, jak to przewiduje skala, będzie po prostu sensowne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Puchelski, bardzo proszę. Ja tylko chciałem jeszcze uzupełnić moją wypowiedź. Panie dyrektorze, nie chodziło mi o w takiej prezentacji o wszystkie wyniki sportowe, bo wiem, że tego byłoby mnóstwo, tylko o klasyfikację najważniejszą, generalną, końcową. To byłby jeden slajd pokazany, które szkoły jak wypadły, a co najwyżej, jak byłby naprawdę jakiś wynik z tych uczniów gdzieś na rangę Mistrzostwa Polski, to wtedy takich jeszcze gdzieś tutaj można byłoby wyróżnić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zgłoszeń, możemy przystąpić zatem do kolejnego punktu, a jest nim punkt 26. Informacja w sprawie interpelacji i zapytań radnych. Czy do zgłoszonych interpelacji, tudzież zapytań mają Państwo jakieś wątpliwości? Nie ma. Przystępujemy do 27. punktu. Jest to punkt wolne głosy, wnioski, informacje. Bardzo proszę, Pan Radny Zbigniew Pyziak. Panie Przewodniczący, na podsumowaniu 16 edycji czwartków lekkoatletycznych Pan Prezydent podał, że została przygotowana dokumentacja modernizacji stadionu lekkoatletycznego i w związku z tym mam następującą prośbę. Czy na najbliższej Komisji Spraw Społecznych, jeżeli można, przedstawić główne założenia tej modernizacji komisji? Po drugie, czy w przygotowaniu tej dokumentacji brał udział przynajmniej ktoś ze środowiska lekkoatletycznego? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Radna Maria Miller. Żeby było sprawnie, to ja przeczytam dwie interpelacje z zapytaniem. Pierwsza. Corocznie wydatkowane są znaczne kwoty z budżetu na utrzymanie substancji mieszkaniowej w naszym mieście. Gmina od ponad roku prowadzi monitoring polityki mieszkaniowej. I tu dwa pytania. Czy są już znane wyniki analiz monitoringu? Drugie pytanie. Czy mieszkańcy, a w szczególności najemcy lokali komunalnych, mogą spodziewać się nowych rozwiązań w zakresie zmiany warunków wykupu lokalu od gminy? I druga interpelacja z zapytaniem. Przejęliśmy od Skarbu Państwa na majątek gminy jezioro Płotki Piaszczyste i to dobra okazja, by zacząć myśleć o zagospodarowaniu terenu. Jednak zanim zaczniemy planować jakiekolwiek inwestycje, zasadnym zdaje się zbadanie przyczyn malejącego poziomu wody wraz z propozycją systemowego sposobu ratowania wody czy wód. W przeciwnym razie wielomilionowe inwestycje są nieuzasadnione i powinny być ograniczone do niezbędnych oraz rozłożone w partycypacji kosztów na zainteresowane podmioty. I pytanie, czy dysponujemy bądź zlecimy przeprowadzenie badań hydrologicznych jeziora Płotki wraz z opracowaniem metod czy sposobów zapobiegających obniżaniu poziomu wody? To są te dwie interpelacje, które z zapytaniem przekazuję na ręce pana przewodniczącego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Paweł Dalka.
Rozumiem, że jesteśmy w sprawach różnych teraz, tak? Już nie w interpelacjach. Dobrze. To ja mam dwie takie sprawy. Pierwsza to chciałbym się odnieść też w dwóch zdaniach do tej dyskusji, myślę, że niefortunnej przed kamerami, która dzisiaj miała miejsce odnośnie tego, co przewodniczący komisji powinien mówić, czego nie powinien. Myślę, że pan przewodniczący powinien z wszystkimi przewodniczącymi, że tak powiem, jednolitą wersję ustalić, bo ja z jednej strony rozumiem pana przewodniczącego Karpińskiego, bo skoro mamy ten podział i są komisje wiodące, że chce powiedzieć o jakie były uwagi, jaka była dyskusja i tak dalej, i tak dalej. W pełni to rozumiem, bo samo powiedzenie o tym, jak wyglądało głosowanie, tego nie oddaje. Ale z drugiej strony musimy pamiętać o jednym, że nie zawsze takie luźne komentarze, bo mam to akurat, jeśli chodzi o Komisję Budżetu, pan przewodniczący Szutkowski często lubi tak ładnie, kwieciście dopowiedzieć, że wszyscy z entuzjazmem albo z radością, z euforią. Ja nie zawsze ten entuzjazm, nawet jak za czasami głosuję, podzielam. O czym już raz mówiłem. I dlatego tak dla przypomnienia dla wszystkich otworzyłem sobie przed chwilą statut miasta Piły i jeśli mowa o pracy komisji, to mamy paragraf 68, który mówi tak. Projekt uchwały wnoszony na sesję wymaga opinii właściwej merytorycznie komisji. Jeśli projekt wymaga opinii więcej niż jednej komisji, przewodniczący kierując projekt do komisji określa komisję wiodącą. To jest koniec ustępu pierwszego i reszta jest w tym kontekście ważna. Ważny jest następny paragraf 70, który mówi tak. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji. Czyli jeżeli coś nie było przegłosowane, nie jest opinią komisji. Czyli tak naprawdę ja, nie wiem, do prawników pytanie, ale interpretując ten przepis, odczytuję, że przewodniczący danej komisji powinien powiedzieć, komisja za uchwałą głosowała w taki i w taki sposób, bez dodawania z wielką euforią, radością, entuzjazmem i tak dalej, i tak dalej. I to jest jedna rzecz. Druga moje pytanie jest następujące. Mieliśmy do pani mecenas chyba bardziej i do pana przewodniczącego. Mieliśmy dzisiaj troszeczkę inną sytuację na początku sesji, mianowicie zawsze do tej pory było tak, że jeżeli były zmiany do porządku obrad, to oprócz wprowadzanych zmian głosowaliśmy cały porządek obrad na nowo. Dzisiaj było inaczej, po raz pierwszy jak ja tu jestem w Radzie, przegłosowaliśmy zmiany, poszczególne projekty, całego nowego projektu porządku obrad już nie głosowaliśmy. I moje pytanie, z czego ta zmiana wynika, czy do tej pory robiliśmy niewłaściwie, czy dzisiaj jakiś błąd nastąpił? Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, faktycznie zmiana przepisów samorządowych doprowadziła do sytuacji takiej, w której to przewodniczącemu danej rady ustawodawca dał kompetencje do ustalania porządku obrad. Wcześniej, jeszcze w naszej praktyce samorządowej, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w której to przewodniczący przedstawiał projekt porządku obrad, który następnie rada przegłosowywała na sesji. Od już kilku dobrych lat sytuacja wygląda zgoła inaczej. To przewodniczący rady proponuje porządek obrad, przepraszam, ustala porządek obrad, natomiast wszelkie zmiany w tym porządku obrad wymagają zgody rady, o ile te zmiany nie wprowadzone zostały w terminie krótszym niż 7 dni przed sesją. Koniec końców faktycznie wcześniejsza praktyka była taka, że w przypadku dokonywania jakichś zmian mówię teraz o wcześniejszej praktyce, odnoszącej się jednak do tej kadencji, była taka, że wprowadzone zmiany, czy przegłosowane zmiany jeszcze przed wejściem w życie tych przepisów były ponownie głosowane. Ja miałem pewną wątpliwość prawną w tym zakresie i prosiłem o opinię. Pan mecenas Łukasz Czarny z zespołem ustalili, że faktycznie, skoro to są moje kompetencje, a Rada wyraża zgodę na wprowadzenie danego punktu, czy zamianę danego punktu głosowaniem, to też kolejne głosowanie już jest bezprzedmiotowe. Dziękuję też, panie przewodniczący, za ten głos. Faktycznie myślę, że to służy lepszej sprawie. Uchwała
dotycząca statutu mówi wprawdzie, że przedstawia opinię, natomiast już no, w statucie tak szczegółowo tego nie byliśmy w stanie dookreślić, co w tej opinii danej komisji ma się znaleźć. Myślę, że dobra praktyka tutaj, która już w jakiś sposób się ukształtowała, jest, może być pewnym wzorcem. Ja miałem wrażenie, że dzisiaj nastąpiło lekkie odejście od tego. Być może nie tak zinterpretowałem zamierzenia pana przewodniczącego Karpińskiego.